Cześć, witam na kanale Siedliskowy i zapraszam na kolejny odcinek, w którym zobaczycie, jak stawiam ściankę z płyt karton gips. Jedna płyta jest już przykręcona. Teraz wymierzę i zamontuję kolejny profil poziomy. Następnie zamontuję profil pionowy i przykręcę drugą płytę. Mam tutaj dwie płyty o wymiarach 1 na 1,20 m. Dwa takie kawałki o wymiarach 1,20 m na 35 cm. Taki pasek o wymiarze 2,5 m na 35 cm. I takie kawałki. Mam nadzieję, że to mi wystarczy. Profil dopasowany. Teraz wystarczy go tylko przykręcić. Zresztą mogę już montować pozostałe profile, czyli jeszcze jeden tutaj poziomy pod sufitem, dwa pionowe i wzmocnienia między profilem a ścianą, po to, żeby wzmocnić całą konstrukcję. Profil przykręciłem. No i przygotowałem już następny. Który będzie zamontowany zaraz pod sufitem. Bardzo lubię takie prace. Tak to teraz wygląda. Wszystkie profile poziome są już przykręcone. A teraz zabieram się za montaż profili pionowych. No i przyciąłem i dopasowałem kolejny profil. Profil, który będzie tutaj zamontowany pionowo. Ale zanim go przykręcę, to czas na chwilę przerwy. Na kubek pysznej kawy. Tutaj już wszystko przykręcone. Teraz dociąłem sobie kawałek następnego profila i będzie to wzmocnienie między tym profilem a ścianą. Wzmocnienie przykręciłem. Teraz ten profil jest mocny i stabilny. Zamontowałem jeszcze jeden pionowy profil. Taki sam zamontowany jest tutaj poniżej. A teraz przykręcę wzmocnienie między tym górnym profilem a ścianą. No i później będzie można już montować płyty GK. Wzmocnienie już sobie dociąłem. Tak wygląda. No muszę przyznać, że takie nożyce do blachy to super sprawa.
Tak to wygląda po zamontowaniu. A teraz biorę się za montaż drugiej płyty karton gips. Za płytami karton gips powoli znikają pozostałości po starej łazience. A ja teraz biorę się za montaż kolejnego profilu i następnej płyty GK. Tak to teraz wygląda. A tutaj przycięta kolejna płyta karton gips. Z tej strony płyty są już przykręcone. No i teraz zabieram się za montaż płyt tutaj z prawej strony. Kawałek płyty mam już przycięty. No i teraz biorę się za montaż. Przykręciłem kolejne dwie płyty. Tak to teraz wygląda. No i do uzupełnienia został taki mały fragment. Tutaj mam już przyciętą płytę. No i teraz ja przykręcę. Wszystkie płyty przykręcone. Tak to wyszło. W następnej kolejności muszę sfazować płyty w miejscach cięcia. Mniej więcej tak jak tutaj. No i później w tych miejscach płyty zagruntować. Płyty na łączeniach są już sfazowane i zagruntowane. Tak to powinno mniej więcej wyglądać. Jak grunt wyschnie, to będzie można już płyty spojnować. Ale to i inne prace zobaczycie już w kolejnym odcinku. Na koniec chciałbym Wam polecić trzy moje ulubione kanały na YouTubie. Dwa o tematyce remontowo-ogrodniczej, jeden remontowy. Pierwszy kanał to Wiejskie Inspiracje. Z tego kanału dowiesz się m.in. jak prowadzić ogród, czy jak samemu wybudować piec. Drugi kanał to Łopatą i Młotkiem, kanał mega klimatyczny. Autor kanału samemu remontuje swoje stare siedlisko, uprawia ogródek. No i trzeci kanał to Hubert Cupak. Hubert samemu remontuje swój 120-metrowy dom i chce się zmieścić w 50 tysiącach złotych. Myślę, że mu się uda. I w swoich filmach udowodnia, że jak się chce, to można samemu zrobić wszystko. To na tyle. Oczywiście zapraszam do oglądania moich filmów oraz subskrypcji kanału. Cześć, do następnego razu.